Jacek Pyza, witam w telewizji w Polsce.pl. Ze mną w studiu Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie prezesie. Panie prezesie, czy my się powinniśmy przyzwyczaić do życia w Europie z terrorem? Są eksperci, również badacze islamu, którzy przekonują do takiej tezy, że to już jest element naszego świata, naszego życia i nasze miasta, które i tak są niebezpieczne, bo może na przykład wpaść pod samochód, po prostu stają się trochę bardziej niebezpieczne. Musimy się do tego przyzwyczaić. Co pan na taką tezę? Wie pan, Europa po raz trzeci w swojej historii jest w momencie ataku islamu. Pierwszy moment to początek VIII wieku, do bitwy pod Poitiers. Ta ekspansja została zatrzymana przez Karola Młoda w 1732 roku. Później mieliśmy ekspansję od XV do mniej więcej XVII wieku. Symbolicznie można powiedzieć, kres tej ekspansji położył Sobieski pod Wiedniem. I myślę, że od lat 60. mamy do czynienia z nową ekspansją. Ona w tej chwili nie ma charakteru militarnego, ma charakter przede wszystkim demograficzny. To jest trzecia ekspansja islamu na Europę. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych ekspansji mieliśmy do czynienia z bardzo silną wolą obrony Europy. Tutaj w tym przypadku trzecim mamy do czynienia z kompletnym rozbrojeniem Europy i można powiedzieć, że Europa wkroczyła, zwłaszcza ten ostatni okres, kiedy społeczności muzułmańskie stały się już liczącymi wspólnotami w tych dominujących krajach Europy, po prostu wkroczyła w okres, w którym chce po prostu Europę podporządkować. I w moim przekonaniu jest to proces, jeżeli patrzeć tylko w takich kategoriach, można powiedzieć, doczesnych, właściwie można powiedzieć nieunikniony, dlatego że po prostu... Nie możemy się już zatrzymać nie, tym, co się dzieje. My mam na myśli oczywiście władze Europy, no bo to od nich... Nie, przede wszystkim musi być wola walki. Nie ma tej woli. Przede wszystkim można powiedzieć, że Europa straciła instynkt samozachowawczy i to jest zasadnicza przyczyna, bo gdyby Europa miała instynkt samozachowawczy, to w moim przekonaniu byłaby w stanie powstrzymać tą inwazję. Ale Europa straciła instynkt samozachowawczy. To co znaczy? To znaczy, że nie wierzy we własne wartości, we własną religię, we własną przyszłość. Wierzy w multikulturalizm, który jest formą kapitulacji. W związku z tym myślę, że Europa wkroczyła w taki okres, w jaki Cesarstwo Rzymskie wkroczyło w 406 roku w noc sylwestrową, kiedy plemiona germańskie przekroczyły zamarznięty Ren i rozpoczął się proces rozpadu czy podboju cesarstwa. Przypomnę, że według historyków wszystkie plemiona, które nie tylko w 406 roku, ale i w następnych dziesięcioleciach uderzyły na Rzym, nie przekraczały w sensie liczebności około 5% ludności Cesarstwa Rzymskiego. Czyli można powiedzieć, że w sensie liczebnym była to stosunkowo niewielka populacja, a jednak mimo wszystko zwyciężyła. Dlaczego? Nie dlatego, że Europa była potężna gospodarczo, nie dlatego, że Europa była potężna, można powiedzieć, kulturowo, czy demograficznie, ekonomicznie, ale przede wszystkim dlatego, że w Cesarstwie Rzymskim nie było woli walki, woli oporu. Liczono, że to sami, że barbarzyńcy będą zwalczać barbarzyńców. I dzisiaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. W związku z tym myślę, że to jest proces, który będzie, przypomnę, że to trwało prawie 70 lat od przekroczenia Renu przez te plemiona barbarzyńskie do ostatecznego, że tak powiem, zakończenia Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Myślę, że ten proces dzisiaj może, czy w dzisiejszej epoce może być nawet krótszy. Ale są w dzisiejszej Europie wyspy, które bronić się chcą. Mam na myśli oczywiście nasz kraj, mam na myśli Węgrów, kraje naszego regionu troszeczkę mniej, ale jednak. I mamy takich polityków, no chociażby w porównaniu z sytuacją przed kilkoma laty, już jest trochę inaczej. Mamy takich polityków, którzy zaczynają głośno mówić o wartościach podstawowych. Mam tu na myśli szefa Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajaniego, który mówi, że ważne jest to, by nie rezygnować ze swojej tożsamości. On to mówi po zamachach w Hiszpanii ubiegłotygodniowych. Powiedział, nie sądzę, że muzułmanie
muzułmanin bardziej szanuje chrześcijanina, jeśli ten usuwa krzyż ze szkoły. I jak dodał wyznawca islamu, zobaczyłby w takim chrześcijaninie kogoś, kto boi się bronić swojej kultury. Tajani domaga się też zamykania meczetów po zakończeniu w nich modlitw, aby tylko wie pan, to w gruncie rzeczy jest szalenie kapitulanckie stanowisko. Dlatego, że Europa musi wierzyć we własne wartości, we własną przyszłość. A to się wyraża przede wszystkim w tym, że chce bronić własnego dziedzictwa. Europa nie ceni własnego dziedzictwa. W gruncie rzeczy Unia Europejska nie jest wspólnotą wartości. Jest w jakiejś mierze wspólnotą losu, ale nie jest wspólnotą wartości, dlatego że podstawowe wartości europejskie, czyli wartości chrześcijańskie, bo na tym Europa to nie jest pojęcie geograficzne. Europa jest przede wszystkim pojęciem kulturowym. Granice Europy zmieniały się wraz z zasięgiem łacińskiego chrześcijaństwa. Granice Europy tak na dobrą sprawę wyznaczały granice gotyckich i barokowych kościołów. W związku z tym, jeżeli Unia Europejska niszczy podstawy kulturowe, aksjologiczne, w związku z tym Unia Europejska przestała być wspólnotą wartości. Taka wspólnota nie jest w stanie walczyć, dlatego że można walczyć w imię wartości, które wyznaczają sens ludzkiego życia. Pan mówi o władzach Unii Europejskiej, czy pan mówi o... Ja mówię i nie tylko o władzach, dlatego że te procesy... Czyli o narodach, o społeczeństwach. Również o tym, dlatego że te procesy dekadenckie nie dotyczą tylko samej Komisji Europejskiej czy władz Unii Europejskiej, chociaż działalność Komisji Europejskiej jest tutaj czynnikiem niezwykle istotnym, jeżeli chodzi o pogłębianie tych procesów, walkę z wartościami chrześcijańskimi, ale również jeżeli chodzi o społeczeństwa, dlatego że wyrazem tego jest dechrystianizacja i upadek zupełnej rodziny. W historii nigdy nie było tak. Demografia jest, że tak powiem, najbardziej decydującym polem bitwy cywilizacji. W związku z tym cywilizacja, w której rodziny nie chcą mieć dzieci, w których ludzie nie chcą mieć dzieci, nigdy nie wygra. Zawsze przegra starcie cywilizacyjne. To znowu mógłbym wrócić do przykładu Polski. Czy Polska może stać się taką wyspą, za którą Europa pójdzie? I co musi się stać, aby przywódcy państw Unii Europejskiej poszli do porozum do głowy, aby się przebudziły, czy potrzebny jest jeszcze większy wstrząs? Wiem, że te zamachy z ubiegłego tygodnia miały wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie ta przypadkowa eksplozja przy konstruowaniu bomby w jednym z katalońskich miast, no to tam planowano eksplozję w bazylice Sagrada Familia. To byłby zamach, aż strach myśleć jaki, ale być może największy w Europie. Mnie się wydaje, że walka, generalnie rzecz biorąc, jeszcze nie jest rozstrzygnięta klęska Europy, chociaż wiele na to wskazuje, dlatego że te potężne manifestacje, które w ostatnich latach miały miejsce na ulicach Paryża, Londynu, Rzymu, dotyczące kwestii obrony rodziny, to można powiedzieć, że to jest jakiś znak, jakaś wola obudzenia się, ale niestety te odruchy społeczne, one nie przekształciły się w działania o charakterze politycznym. W gruncie rzeczy to są, można powiedzieć, takie odruchy samoobronne, ale nie tworzą pewnej całości. Jeżeli to nie będzie, jeżeli te próby odrodzenia Europy nie nabiorą wymiaru kulturowego, wymiaru politycznego, w związku z tym Europa będzie bezbronna. I w moim przekonaniu w takiej sytuacji myślę, że Europa stoi wobec takiego dylematu, wobec którego stanął, można powiedzieć, w Cesarstwie Rzymskim jeszcze, najpierw Dioklecjan, a później Teodozjusz, że to jest Europa zbyt zróżnicowana, że są różne interesy, że trzeba dokonać rzeczywistego podziału. Oczywiście podział Teodozjusza z 395 roku mówi o tym, że jest jedno Cesarstwo Rzymskie, które ma tylko dwóch cesarzy, którzy ze sobą będą współpracować i tak dalej, ale w gruncie rzeczy obie części cesarstwa wybrały zupełnie inne strategie polityczne. Cesarstwo Zachodnie wybrało strategię otwartości na napływ barbarzyńców, natomiast Cesarstwo Bizantyjskie Wschodnie wybrało strategię zamknięcia. Dzięki temu Bizancjum przetrwało prawie 1000 lat dłużej.
mówi pan, że Europa jeszcze nie stoi na straconej pozycji. A rabin Katalonii mówi, że jest zupełnie odwrotnie. Powiedział, że Hiszpania to centrum terroru islamskiego dla całej Europy i że cała Europa jest już stracona. To jego słowa z wywiadu z izraelskich agencji prasowych. Zaapelował do Żydów, aby kupowali ziemię w Izraelu i uciekali z Hiszpanii. Znaczy, ja myślę, że to jest stanowisko bardzo realistyczne. Moja postawa jest inna, dlatego że Europa w sensie cywilizacyjnym to jest nasza szersza ojczyzna. I w gruncie rzeczy my nie powinniśmy odwracać się od obrony cywilizacji chrześcijańskiej. Powinniśmy bronić ją, że tak powiem, nie tylko zamykając się przed napływem imigracji muzułmańskiej, ale także wspierając wszystkie te siły w Europie Zachodniej, które chcą bronić cywilizacji chrześcijańskiej. Ale trzeba mieć świadomość, że ta walka może być przegrana, dlatego że te siły, które chcą się bronić, są stosunkowo słabe. Absolutnie nie uciekniemy od tematu uchodźców. Oczywiście pamięta pan na pewno wypowiedź z września 2015 roku Joanny Muchy, posłanki Platformy Obywatelskiej, która wtedy powiedziała, że Polacy boją się innego, boją się tej osoby, która jest kulturowo niezwiązana z nami, ale ta różnorodność może nas ubogacić. Nie tylko może być dla nas źródłem strachu, ale może nas naprawdę ubogacić, przekonywała wtedy posłanka PO. Pamięta pan tę wypowiedź? Wie pan, nad wypowiedziami posłów Platformy Obywatelskiej, czy pani Kopa, czy innych, w ogóle nawet nie ma sensu dyskutować, bo to są rzeczy zupełnie niepoważne po prostu. To jest zamknięcie się na rzeczywistość, wygłaszanie jakiejś narracji zupełnie oderwanej od rzeczywistości. No to jest po prostu przejaw jakiegoś, jak to w języku młodzieżowym mówi się, odlotu po prostu. Ja przypomniałem sobie tę wypowiedź dziś, bo dziś, wczoraj pojawiły się omówienia w internecie ostatniego przesłania papieża Franciszka na Dzień Migranta i Uchodźcy, który będziemy obchodzić w styczniu, 14 stycznia 2018 roku. I Ojciec Święty pisze w tym słowie, że Kościół pragnie dzielić wielką odpowiedzialność ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli, którzy są powołani do odpowiedzi na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości. W tym kontekście, pisze papież Franciszek, pragnę potwierdzić, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach. Przyjmować, chronić, promować i integrować. I dalej. Pisze tak, ostatni czasownik, integrować, należy do poziomu szansy ubogacania międzykulturowego zrodzonego przez obecność imigrantów i uchodźców. Tutaj też jest mowa o tym ubogacaniu międzykulturowym. Papież Franciszek przez cały swój pontyfikat, gdy mówi o uchodźcach, zajmuje bardzo jednoznaczne stanowisko. Jak wierni Kościoła katolickiego, w Polsce zwłaszcza, którzy mają inne podejście do tematu uchodźców niż na zachodzie Europy, słysząc takie słowa papieża Franciszka, jak mają się w tym odnaleźć? Znaczy, ja powiem w ten sposób, że to jest zupełne niezrozumienie istniejącej rzeczywistości, dlatego że z tym, czym mamy obecnie do czynienia, to jest tylko w niewielkim zakresie problem rzeczywistej imigracji. W przeważającej mierze mamy do czynienia z po prostu z najazdem. I trzeba po prostu odczytać tą rzeczywistość. W moim przekonaniu oczywiście nie należy mieszać jednego problemu z drugim. Tylko dzisiaj w skali masowej mamy przede wszystkim do czynienia z muzułmańskim najazdem na Europę, z dżihadem i trzeba temu stawić po prostu wyzwanie. Myślę, że po prostu Europa obroniła się w VIII wieku, czy w późniejszych, czy w czasie tej drugiej ekspansji islamu, dlatego że Kościół bardzo wyraźnie stanął w obronie Europy i wartości chrześcijańskich. Otóż ci muzułmanie, którzy przybywają do Europy, nie chcą szanować ani naszych wartości, ani naszej wolności. W związku z tym myślę, że słowa ewangeliczne, które się odnoszą do ludzi, którzy, że tak powiem, do przybyszów, nie odnoszą się do najeźdźców. I w moim przekonaniu te dwie rzeczy trzeba po prostu rozróżnić. I to jest zasadniczy problem. Ale te słowa papieża Franciszka, często powtarzane oczywiście, są wykorzystywane właśnie przez drugą stronę, przez zwolenników otwierania szerokiego ramion na uchodźców, tak naprawdę na imigrantów ekonomicznych w najlepszym razie, tak możemy powiedzieć. Słyszymy od polityków dzisiejszej opozycji, którzy się bez przerwy powołują na autorytet papieża.
właśnie w tej sprawie? O, ja chcę powiedzieć, że gdy w 406 roku plemiona Wandalów, Burgundów czy inne przekraczały granice, to także to był kryzys humanitarny, dlatego że one znajdowały się w trudnej sytuacji, w związku z tym przychodziły do Imperium Rzymskiego. Ale one nie przychodziły po to, żeby się integrować, żeby szanować wartości. Przychodziły po to, żeby Imperium Rzymskie podbić. I dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. W moim przekonaniu trzeba przede wszystkim dobrze rozpoznać sytuację. A sytuacja jest taka, że mamy oczywiście do czynienia z problemem migrantów rzeczywistych, tych, którzy są wypędzeni i tak dalej, ale to jest zdecydowanie mniejszościowy problem. Imigrantów z Syrii jest w granicach 5-10%, czyli tego kraju, który jest ogarnięty wojną. Pozostali nie pochodzą z terenów ogarniętych wojną. A więc ciężko mówić o uchodźcach. Zmieńmy temat, żeby koniec rozmowy też przeznaczyć na inne kwestie. Rozmawiamy o Unii Europejskiej, o Komisji Europejskiej, która ma czym się zajmować, tak możemy powiedzieć. Naprawdę ma poważny problem na głowie. A zajmuje się często innymi rzeczami, jak na przykład praworządnością w Polsce. I za tydzień będziemy mieli kolejny tego typu przypadek. 31 sierpnia odbędzie się następne posiedzenie Komisji Parlamentu Europejskiego z udziałem pana Franza Timmermansa, czyli wiceszefa Komisji Europejskiej, poświęcone wpływowi niedawnych wydarzeń w Polsce na rządy prawa. Prezes Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek będzie brał udział jako członek tej komisji w tym posiedzeniu. Jak pan sądzi, jak długo Unia, Komisja Europejska, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego będą w tej kwestii nękać Polskę? Wie pan, w Unii Europejskiej ścierają się dwie zasadnicze koncepcje, jaka Unia ma być. Czy to ma być Europa państw współpracujących ze sobą? I myślę, że to jest jedyna koncepcja, która ma jakąś przyszłość przed sobą. Czy koncepcja budowy jednego superpaństwa? I ta koncepcja w gruncie rzeczy prowadzi do zniszczenia Europy. W moim przekonaniu Timmermans i Komisja Europejska wyznają tą drugą koncepcję. I w gruncie rzeczy to jest koncepcja, która prowadzi do zniszczenia Unii Europejskiej w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego że narody, zwłaszcza naszego obszaru, nie straciły instynktu samozachowawczego i będą bronić i swojej wolności, i swojego bezpieczeństwa. Jeszcze zapytam pana, a propos tego budowania różnej Europy, jak czytać rozpoczynającą się podróż Emmanuela Macrona? Prezydent Francji przyjeżdża do Europy Środkowo-Wschodniej, odwiedzi Rumunię, Bułgarię i Austrię. Spotka się tam też z przywódcami Czech i Słowacji, a Polska ominie, choć nasza dyplomacja czyniła starania, żeby takie spotkanie miało miejsce. To jest psztyczek dla Polski i Węgier? To jest jakaś próba rozbicia wspólnoty Grupy Wyszehradzkiej, budowanego Trójmorza? Wie pan, nasza część Europy ma przyszłość, jeżeli się odizoluje od dezintegracyjnych procesów, które mają miejsce w Unii Europejskiej. I jeżeli będzie wspólnie działała. To jest próba rozbicia zarysowującej się wspólnoty państw tego obszaru. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że intencje Macrona polegają na tym, żeby po prostu te kraje podzielić, a zatem osłabić ich opór przeciwko tym tendencjom budowania francusko-niemieckiej Europy. Czyli nie oglądać się na to, co robi Paryż, co robi Berlin, a budować w tym regionie? Trzeba przede wszystkim budować wspólnotę własnych interesów, ale też należy unikać niepotrzebnych awantur, które, że tak powiem, dają preteksty do ingerencji, chociaż w moim przekonaniu Komisja Europejska nie ma prawnych podstaw, niemniej bazuje na sławnym tym artykule 7 Traktatu Lizbońskiego. Przypomnę, Traktatu Lizbońskiego, za którym głosowały zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym myślę, że zasadnicza polityka powinna polegać na tym, żeby budować wspólnotę państw tego obszaru, ale jednocześnie unikać tam, gdzie to jest można, niepotrzebnych konfliktów. A wydaje się, że taka też jest strategia polskiej dyplomacji, polskiego rządu i polskiego prezydenta. Mam wątpliwości. Spory o kwestie Trybunału Konstytucyjnego były zupełnie niepotrzebne. Myślę, że kwestie Puszczy Białowieskiej, które ja generalnie podzielam stanowisko ministra Szyszki, można też było rozegrać w zupełnie inny sposób, co by nie budziło, nie dawało pretekstów do ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski.
Bardzo dziękuję. Marian Piłka, prezes prawicy, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej, był gościem studia telewizyjnego w Polsce.pl. Dziękuję serdecznie, panie dziękuję prezesie. Bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia w kolejnych częściach programu. Dziękuję uprzejmie. Można wstać. O, podłoga nam się sypie. Bardzo dziękuję.